87 i 8 FM, Warszawa. Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, radio dwóch prędkości. I od lat razem z panem redaktorem Janem Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niemcy dostrzegają lewicowych ekstremistów. To jest rzecz w ogóle niesłychana, że polityka dostrzega lewicowych ekstremistów w Niemczech i że dostrzegają to media, które są z natury rzeczy tutaj lewicowe. Większość dziennikarzy niemieckich mediów, pisałem i mówiłem o tym wielokrotnie, ale wydaje mi się, że wymaga to stałego przypominania, wybraliby Zielonych i SPD. Innymi słowy, nie ma konserwatywnej, nie ma centrowej prasy w Niemczech. Niemcy dostrzegają lewicowych ekstremistów, a zwłaszcza w Saksonii. Ostatnio miało miejsce wiele różnego rodzaju zamachów i podpaleń firm budowlanych w Saksonii, a także, co przebrało w ogóle miarkę, miał miejsce w niedzielę atak na prokurystkę pewnej firmy obrotu nieruchomościami w Dreźnie. W Lipsku. Więc to przebrało tę miarkę i minister sprawiedliwości kraju Saksonia, Sebastian Gemkow, i minister spraw wewnętrznych Roland Föller wystąpili na konferencji prasowej w telewizji MDR wczoraj, prezentując informacje na ten temat i stwierdzając, że powołano nadzwyczajną komisję ZOKO, Sonderkommission, jak to się mówi tutaj w Niemczech, dla zbadania sprawy zamachów na firmy budowlane w Saksonii. I nie tylko w Saksonii, również i w Brandenburgii miały podobne zamachy miejsce. Dlaczego akurat lewicowi ekstremiści wybrali sobie firmy budowlane za adresatów zamachów? To wynika z faktu, że firmy te budują mieszkania luksusowe. Otóż mieszkania luksusowe są solą w oku przedstawicieli tutejszej lewicy rozochoconej, bardzo zresztą po zwycięstwie wyborczym w Turyngii, gdzie jak wiadomo byli komuniści, aktualni komuniści, czy rzekomi komuniści, czy jak ich nazwać, Die Linke, w każdym razie w prostej linii spadkobierczyni niemieckiej partii SED, odpowiednika polskiej PZPR z czasów komunistów, wygrali wybory. To zachęca oczywiście bardzo te lewicowe siły do wszelkiego rodzaju działań. No zresztą przywykliśmy już do tego, że w wielu dzielnicach, w wielu miejscowościach w Niemczech ściany domów są pobazgrane. Nazywa się to, zdaje się, graffiti, choć mówi się o tym, że to jest po prostu czysty wandalizm. I z wandalizmu robi się artystów. I tak, skoro wychwala się Antifę, wychwala się tych artystów, to w zasadzie można się zdziwić, że tak mało ma miejsce tych zamachów. Ale jeżeli policjanci podczas bójek z lewakami odnoszą obrażenia, jeżeli hełmy ich wyglądają tak jak popsuta gruszka, to znaczy, że już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, skoro się oficjalnie zwraca na to uwagę. Z jednej strony chce się oczywiście uprzedzić tutaj wszelkiego rodzaju działania ze strony opozycji, głównie Alternatywy dla Niemiec, która oczywiście podnosi te fakty, głośno o nich mówiąc. A statystyka jest nieubłagana. W ubiegłym roku było w Saksonii 220, około 220, dokładnie 222 zamachy w całym roku, a w tym roku już 305, w tym 42, były to bardzo poważne zamachy z uszczerbkiem dla zdrowia. Jeszcze na szczęście nikt nie zginął. Faktem jest, że sytuacja jest niebezpieczna i faktem jest, że policja stara się z tym poradzić. W Berlinie miały miejsce ataki z kolei ze wtorku na środę na autobus policyjny. Miały miejsce po prostu zamachy, w których różnego rodzaju osoby z zasłoniętymi twarzami zniszczyły 26 szyb w domu, w którym znajdują się te samochody. W każdym razie rzucono również butelkami, uszkodzono wiele
wiele pojazdów. 19 policjantów odniosło rany. Na stronie internetowej oczywiście tutaj usprawiedliwiają lewacy to, że jest to odpowiedź na to, że policja pomagała w usuwaniu ludzi zajmowanych przez nich nielegalnie w budynkach. Również Związek Zawodowy Policji opublikował zdjęcia policjantów i zdjęcia uszkodzonych policyjnych hełmów i powiedział, że tu po prostu policjanci ryzykują już życiem i tego nie da się już inaczej określić. Jeżeli nic się nie wydarzy, to może w najbliższym czasie polać się krew, mówi policja, i ciekawi jesteśmy, czy rzeczywiście to się sprawdzi, czy też ludzie będą mogli uratować się przed lewicowym terroryzmem w Saksonii. Jeśli mogę poprosić Jana Bogatko, żeby pozostał przy telefonie, to będę bardzo wdzięczny. Jest godzina 9:00. Czas na przegląd prasy. I teraz z czystym sumieniem możemy kontynuować opowieść o tym, co media niemieckie i o czym media niemieckie teraz piszą. No, w zasadzie ten lewicowy terroryzm jest takim tematem numer jeden ostatnich godzin, ostatnich dni, dlatego że rzeczywiście jest to wydarzenie, które stawia tutaj policję na nogi, a przed władzami określone nowe wyzwania. W gruncie rzeczy jest to efekt tej nieubłaganej i wieloletniej tolerancji wobec lewicowych ekstremistów, których uważano po prostu za młodych ludzi zdesperowanych, którzy oczywiście walczą o lepszy i piękniejszy świat. No tutaj ten lepszy i piękniejszy świat maluje się w ciemnych barwach, zwłaszcza w lipskiej dzielnicy Konewitz, gdzie na przykład miał miejsce ten napad na prokurentkę firmy, która zajmuje się handlem nieruchomościami. Została ona pobita i to jest coś nieprawdopodobnego. Wyobraźmy sobie, 34-letnia kobieta we własnym mieszkaniu, późnym wieczorem, 7:00, ktoś dzwoni do drzwi, wchodzą do jej mieszkania 3 zamaskowane osoby i biją ją. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I pod koniec mówią, że to są pozdrowienia z Konewitz. No jednak tego typu wydarzenia miały tutaj ostatnio w Niemczech, wydaje mi się, w latach, późnych latach 20. i na początku lat 30. I wydaje mi się, że pomału również i władze zdają sobie z tego sprawę, że to wszystko rozwija się w bardzo złym, bardzo niepożądanym kierunku. A co słychać u pani kanclerz? Pani kanclerz uważa, że jest wszystko dobrze i wszystko jest wspaniale i rząd wystawia sobie oczywiście jak najlepszą laurkę, że będzie wszystko dobrze. Tymczasem okazuje się, że nie musi być tak zupełnie. Jeżeli pani kanclerz miałaby przestać być panią kanclerz, to pani AKK też nią nie będzie, wynika z ostatnich doniesień, dlatego że po prostu nie cieszy się takim poparciem we własnych kręgach. CDU, CSU, obie te partie razem i każda z osobna tracą w wyborach, tracą ewidentnie. Ta strata, którą poniosła ta partia w Turyngii, też po prostu stawia wielu ludzi na nogi. W szeregach CDU dochodzi do awantur. Czy CDU się uratuje, w jakim sensie, tego nie wiemy. Będzie to zależało również od stosunku tej partii, a dyskusja na ten temat toczy się bardzo ostra, do AfD. Czy jest to partia, z którą można wejść w koalicję w razie potrzeby, czy jest to partia, której należy unikać, a to znaczy tym samym samemu ponieść klęskę. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Jan Bogatko ze Zgorzelca. 87,8 FM Warszawa. Kraków 95,2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.